widać, bo żeby pan nie jedzie. Nowa trasa bardzo fajnie, super przygotowana, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Jest tam parę malutkich takich niedociągnięć, ale jak na pierwszy raz to uważam, że organizator stanął na wysokości zadania. Parę elementów technicznych w tej trasie, poza tym dosyć szybka, także wszystko na plus, jeżeli chodzi o moją ocenę i o to, co ja lubię w trasach wyścigów górskich, także to jest jedna z lepszych tras w tej chwili, uważam. Twoja jazda wczoraj? Uczę się samochodu. Ale jak widać, możliwości są, to co wczoraj pokazały wyniki. Lekka przygoda, próby jakieś tam doszlifowania siebie jeszcze i trasy. No ale jak mówią, że jak ktoś nie lekko nie obciera, to że za wolno jeździ, tak staram się oswoić z maszyną i próbować robić coraz lepsze czasy. Konsekwencji tej obcierki, jakichś sprzętowych nie było, czy coś musieliście naprawiać w samochodzie? Tak fartownie wszystko się udało, że dosłownie rozszczelniła się tylko chłodnica wody, którą żeśmy z powrotem pozaginali zbiorniczki i lekko podrapany samochód, poza tym żadnych uszczerbków na jego zdrowiu, że tak powiem. Tomek, na koniec sezonu, ostatnia runda, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rewelacja. No, bardzo się cieszę. Tak, robiłem co mogłem. Wczoraj z przygodami, dzisiaj konsekwencje wyciągnąłem z wczorajszych błędów. Cisnąłem ile się dało, także samochód obiecuje jakieś na przyszłość sukcesy, także chyba zostaniemy w wyścigach górskich. Cały weekend bardzo udany na trasie, która debiutuje w GSMP. Te są najfajniejsze dla mnie, bo wszyscy jedziemy pierwszy raz, wszyscy jedziemy po tym samym. Są bardziej wyrównane szanse między samochodami, uważam, na takich nowych trasach, bo każdy z nas się uczy, jedni szybciej, drudzy trochę później. Tomku, trzeba przyznać, że dzisiaj popisałeś się tą jazdą już od pierwszych podjazdów treningowych. No te czasy, które kręciłeś, to były niesamowite. Może konkurencja jechała wolniej, aż tak się nie zachwycajmy. Myślę, że można jeszcze troszeczkę szybciej, zabrakło mi trochę w tej chwili na ostatnim podjeździe. Pewnie z naszej głupoty. Dolewaliśmy co 5 litrów na podjazd, widocznie samochód pali więcej. Od ostatniego nawrotu jechałem tak na pół gazu, także myślę, że można było jeszcze przyspieszyć. Thank you.